Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 11 odcinku z Fear 2 Project Origin. Jeżeli to będzie ostatni odcinek, miejmy nadzieję, że będzie to tym razem ostatni odcinek, to będę happy. Zaczynamy. What the hell? Co to za ryj? Czyli jakieś kopity. Nic nie mogę robić. Jakie gówno. Alma. No tyle co wiem, to jest Alma. Jakaś kurde goła pizda. O, za przeproszeniem, że tak powiem. Co tu mamy jeszcze? No szybciej. Nie chcę mi się patrzeć. Kurde, system Windows 98 albo 95, jeszcze lepiej. What the hell? What the hell? A to jest ten, wężowa pięść, która już przepadła dawno. No kurde, starczy tych filmów. Już, won. Precz pis z tym. No, zarąbiście. I co? Zadowolone? I zadowolona? Aha, wzmacniacz. I ciekawy jestem tylko na co. O, ta. Okej. Jestem po cięciu małym. What the hell? Co tu się dzieje? Co tym razem? Jakieś to wypadki. Co mi się przybliżasz na tym ryju? What? Jaki wróg nad czym? Aha. No niestety. Jak to nie mamy za wiele? Ciebie to już naprawdę porypało. Nie gadajcie, no nie gadajcie. No właśnie, o co kaman? Co? Wow. Oh shit. Czyżby to był nasz koniec? Jep! Walnąłem się porządnie. No może byś mnie podniosła. Właśnie. Okej, dobra. Jest, żyjemy, ale ledwie. Dobra, bierzemy broń i idziemy stąd. Co to? Aaa, dobre, dobre. Nawalamy, nawalamy, nawalamy! Jep. No teraz to nie przeżyją tego. Kurde, ale ciężko, ciężko też będzie. No, coś czuję, że to będzie koniec. To będzie finał. Jep. Z takiej broni to naprawdę jest hardcore. O, jeszcze tutaj przyszli. O kurde. Nie, coś czuję, że to będzie ostry finał. Jep, nawalamy ile się da tylko. Ginąć. Tak, życie mi niemiłe. Masz problem z tym? Moje życie, robię co chcę. Jep. O kurde. Jakie tu sieje zniszczenie. Jep. Kurde, zaraz mnie ręka rozboli. No kurde, nawalać w nich. Wow. Pięknie, mordorystycznie się tu dzieje. Wszystko. O kurde. Kolega nam się tutaj nieźle... O kurcze. Dobra. Padł. A, ja mogę sobie po prostu trzymać. Koniec? Nie, no tak było zajebiście. Nie, no ja tak się nie bawię. No. Wszystko świetnie, ale no dlaczego teraz? Nie, jestem zły. Z
spokojnie. Najważniejsze, że już wszystko w porządku. Aha. A mamy się teraz czołgać. Pewnie! Jeszcze tego brakowało. Ta. Okej. Dobra. Mam złe przeczucie. Interwał 6, uszkodzenie. Okej, okej. Dobra, wszystko rozumiem. Tylko... Okej, to było dziwne. Mamy metro! Trochę jak w Battlefield 3. Takie czuję trochę tutaj motywy a la Metro 2000. Jep! Kurde, jakieś mi tu duchy szwankują. Co jest? Keegan? Keegan? Co jest z tobą? What? Przed chwilą mi przypominał zombiaka. Ale dobra, zdawało mi się tylko. Co jest? What the hell? Coraz gorzej, zapal latarynkę. O, apteczka. O, maksymalna już. No to lipa. Pancerzyk, pancerzyk. Jest. Okej, o to chodziło. Coś mnie śledzi. Ty, jak śmiesz. Kurde, twarda bestia. No zgińże. Łe! Kolejny. No bez jaj, przecież ja nie mam szans z nim tutaj. W takim starciu. Dobra, padło. To najważniejsze, ale nie podobają mi się ci wrogowie. Stwarzają zbyt duże zagrożenie. Jakieś informacje znowu. Newsy? Kurde, w dupie mam newsy. Ja chcę przeżyć, skończyć grę i wziąć się za jakąś inną grę. Spokojnie. Szatnia. Nie wiadomo jeszcze jaka szatnia. Dla morderców? Na pewno nie. Znowu. Spadaj, syfie! Jest! Tym razem nie przeżyłeś. Kurde, pancerz by mi się przydał. Jeszcze jeden. Jep! Dobra, strzelba automatyczna teraz nam się tutaj bardzo przyda. Na takie stworzenie jak te, na pewno. Tak przeglądamy miejsce, może coś się znaleźć. A, dobra, sobie tu wejdziemy. O, załadujemy sobie życie. Idziemy dalej, nie chce mi się już wszystkiego szukać. Lol. Dziwne te informacje. Ale dobra. Tu mamy pancerz. Teraz trzeba pewnie tutaj iść, nie? Pewnie tak. Dlatego i udajemy się tam od razu. Nie chcę ci nic mówić, ale Keegan został przejęty. Nie wiem, przejęli nad nim kontrolę. Niestety chyba został zombiakiem. Kurde. Trzeba na tego typa uważać, bo on się mi tepać. A mnie się to nie podoba. Dobra. Dobra, mamy tu żołnierzy, których musimy wykończyć. To najlepiej. No tak, mało ammo w tej broni. Szty, kamperku. Ty patrz, jeszcze przeżył. O, SMG pociśnięty. Ale wolałbym wziąć strzelbę. O, ta jeszcze jest naprawdę dobra. Pasuje do tej walki. Ty kurde, z litownicy nas tu chce cisnąć. Dobrze. Ło, fuck. Dobrze. Pięknie dostali. Okej, wykończony. Zdychać. Jest. I dobrze wam tak. Pewnie karabin szturmowy, nie? No. Sobie weźmy teraz szturmówkę. No, w miarę dużo ammo. Sobie poszczelamy trochę nimi.
Pump room. Jeb! O, zdechło. Szybko. Okej, okay. Trzeba księgier... Ło! Łoż ty! W życiu! Chciał mnie tutaj nieźle... O kurde, to już jest poważniejsza sprawa. Ale zginął. O tyle dobrze. Ło ty! Lol, co to? Co to było? Jak on się dziwnie zachowywał. Kurde. Nie no, trochę tak, trochę jak... Nie wiem, za DHD. To poważnym. Chwileczkę. Pump room. Okej, okay, idziemy w tą stronę. Wow, 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 wow. O, kolega się sam zabił. Giń! Nie ma wstawania. Co ty, ja wam nie pomogę. A wręcz przeciwnie. Kurde. Gdzie mi chcesz tu na dół wchodzić? Nie ma. Fuck. Rzuć granata. Dobrze. No patrz, jeszcze wstał. Nie, ci ludzie już mają naprawdę w głowce naprawdę poobijanie. A, już miałem go z zaskoczenia wziąć. Granat mu. A, dostał. Porządnie. Pięknie. Weźmy sobie szturmówkę. Ponownie. O, pancerzyk. Tego właśnie chciałem. Bo mi go brakowało tutaj. Jest. No powiem wam, że idzie nam tutaj coraz lepiej. Trzeba szybko dotrzeć do pump roomu. Do jakiegoś pokoju pumpy. Jest. Drabina. The hell? Ty, ktoś tu stał. Byłem pewny. Wow! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Keegan, Keegan! E, kolego, ja ci pomogę. Szczurki, witam. Ej, co jest? Keegana to już chyba pojebało ostro. Bez jaj. Po prostu bez jaj. I tyle. O, o, tu trzeba uważać. Coś będzie tu trzeba zniszczyć. Coś jest tu pod napięciem. Chyba to nie. Chwileczkę. Rzucę granata. Nie, to nic nie daj tak. Kurczę, coś... Jakieś urządzenie trzeba pewnie wyłączyć, nie? Trzeba sprawdzić. Nie wiem. Teraz mam tu dylemat. Jeżeli chodzi o... przewody elektryczne. Więc się zastanówmy, zanim nie popełnimy jakiegoś błędu. Aha, dobra. No wiem, że pod napięciem, kurde. Nie musisz tego przypominać. Trzeba będzie tu zrobić parkura, nie? Spokojnie. Wow. Dobra. Won mi stąd duchu. O nie, nie, znowu te duchy. Nienawidzę tego. Kurde, wynocha! Wynocha. Przeładuj lepiej broń. Bo się to... Bo się to może dla ciebie niemiło skończyć. Jakieś kurde duchy z przestworzy. Kurde, niewyżyte. Przeładuj. Dobrze. No to super, cieszę się. Spotka się z porucznik Stokes. No dobra. Wszystko jasne. Tylko teraz w którą stronę się mam udać? Widzę schody, to pewnie tam. Teraz muszę części tego Fira nagrywać, bo za niedługo będą wyniki konkursu. A Fira komuś będę musiał przekazać, żeby nie było, że ja się będę guzdrał z taką serią. Dobra.
Nie wiem, jutro albo pojutrze jeszcze nagram tam odcinek z Fira i w środę też powinienem coś jeszcze nagrać. Zobaczymy. Jep. Kurde, oni mają tu już te mocniejsze pancerze. To jest problem. O, dobrze. Narobiłem tutaj zniszczeń. O, pali się kolega. Nie mam już tej broni. Muszę z SMG nawalać. A szczerze nie chcę z takiej broni. To szkoda aż. Dobra, idziemy dalej. Nie no, przez siatkę to ja go nie przestrzelę. Nie, jednak działa. Nie no, ty patrz, czekaj. O, shit. Nie, teraz nie mogę sobie pozwolić na zgon. Nie, tu nie ma nawet mowy o czymś takim. Chwileczkę. Teraz się tu wykurzymy. Ty patrz! Dobra, apteczki użyłem. Odruchowo oczywiście, bo miałem właśnie jej nie używać. Ale właśnie o to chodziło. Bo jakbym jej nie użył, to bym zginął szybciej. Jeb, dobrze. Doskonale. Tu jeszcze jeden, który nawala sobie ze strzelby. Nie ma. Ze mną żartów tu nie ma. O, z automatycznej sobie postrzelamy trochę. Przyda mi się. A, pistolet. Z tym gównem to mi won. Pięknie, na górę, na górę. Pięknie. O kurde. Tu już może być naprawdę ciężko, dlatego musimy się uzbroić porządnie. Zginął? Tak, zginął. Ja mogę sobie przeładować. Ty patrz! Nie wierzę. No kurde, ten kolega jakiś wytrzymały. Leczkę. Z granatą mu rzucę. To się zaraz będzie palił. Do tańca też. O, ładnie tu pociśnięty. Aha. Nie! Co za idiota! Fuck, schodź stamtąd. Ja cię kręcę. Jak ty rzucasz tym granatem, idioto? Zmieńże tą broń, bo już mnie zaczynasz irytować. Dobrze. No. Czemu żeś go tak nie mógł od razu załatwić, tylko... Zawsze muszą być jakieś problemy. Dobra. Apteczka. Bo inaczej naprawdę mnie coś weźmie za chwilę. Ale się dziwnie złożył. O, pancerzyk. No i czemu tak od razu nie mogłem tego dostać? Do łapy. Ty fuck. Jeszcze tu we mnie nawalają. Kozaki. No. Cicho. Zaraz ja tu zacznę fikać. Tu nic nie ma. Można iść dalej. No. Skakuj tam. Skakać nie umie. Się potem dziwić, że kurde, trzeba drzeć na niego po kilka razy japę. Mamy problem. Trzeba będzie... Ty... Nawalaj! Dobrze. Dobrze. Świetnie. Trzech wybitych. Jeszcze jeden tutaj. No strzelę mu w ten pusty łeb. Nic. Nic się nie dzieje z nimi. No trzeba tu, nie wiem, no kurde, kura... Jakąś porządną terapię zrobić tym debilom. No inaczej mi tutaj wszyscy wybiją z rytmu. Z rytmu też w sumie, ale jeszcze z równowagi.
Dobra, uważać tutaj trzeba i to poważnie. A, trzeba to teraz. O, wyłączone. Och. Orzesz w dupę. Teraz mamy naprawdę zdrowo przesrane. Dobrze, wycelowane porządnie. No, teraz żeś dobrze rzucił granatem. Dobra, to gówno się już pali. Tylko teraz, a chyba trzeba to włączyć, nie? O, dobrze. Dobrze im tak. Właśnie, kiedy oni tu przychodzą, to trzeba włączać to gówno, bo właśnie na nich to działa odwrotnie. Nie, tak samo to działa. No. Co ja pitole. Dobrze. Jest, idziemy stąd, idziemy. No ciężka misja, ale trzeba się z nią mierzyć. I to do końca. O, tu jest jakaś informacja. Świetnie. Ale truposz. Ho, ale się złożył pięknie. Teraz cichutko i ostrożnie. O kurde. Jakiś autobus i to się porządnie zawalił. Teraz sobie zaskoczę ładnie. O kurde, zaraz to się na mnie wyglebi. Fuck. Biegnij, biegnij, dobrze, dobrze, biegnij. Ło. O shit, ta fucka. Jezu. Prawie bym zginął. Won mi stąd duchu. Zasrany. Kurde, ej, jak, teraz to ja już kompletnie schizy na 102 dostaję. Teraz pewnie tutaj idziemy. Wow! Kolego, spokojnie. Czemu ja chodzę automatycznie? Wow, wow, wow. Co jest? Ja już totalnie dostałem takiej kurde zajawki, że ja już nie ogarnąłem totalnie. Adam Małysz, super. Kafeinka. Jebci! O, doskonale. No, nie ma, już nie będziecie sprzedawać kawy. Nie w tym życiu. Jeb, 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 jebci z SMG. Kurde, nie, ja zaraz nie ogarnę. Tu. O, dobrze, za ściankę się kryj. Zmniejszę tą broń, bo to jest gówno totalne. To też się nie przyda. Nie no, trzeba zarzucić granatem. O, doskonale. Oportunista. Ty. O, zginął. Marnie. Przeżył. Kurde, wkurzają mnie już tacy ignoranci. I zaraz, kurde, nie będę miał ammo do niczego. Dobrze. Trzeba to ogarnąć już. Za chwilę to mnie tutaj wyeliminują. A dla mnie to będzie marnie. Dawać mi tu wszystko, co macie. Dobrze. Co leży? Gówno. Zarąbiście. Idziemy teraz tutaj. O, dużo ammo do karabinu. Jest, są drzwi tutaj. O, jakaś reklama płynu do prania. O, zajebiście, jeszcze misiek. Jeb, headshot. Nie macie. To my jesteśmy na jakimś lotnisku. Kurde. Za granicę już nie wyjedziecie. A jak chcecie, to do Holandii, kurde. Cholera. Rzut granatem. W dupie już to mam. Dobrze. O to chodzi teraz. Teraz trzeba ich tutaj zdekoncentrować. Inaczej nas tu mogą nieźle zniszczyć. Dlatego bym nie darował sobie raczej. Wow, 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 wow.
Nie! Co ty robisz? I to jeszcze żyje. O, dobrze. To mi życie ratuje. Cichutko. Leczenie. Dobra, to ten gówniarz buduje tu. Czy kupa złomu. Okej, okay, zginęło. Teraz na niego uważać. Okej, okay, straciłem już to. Bo teraz nam się to może przydać, to niezmiernie. Teraz... Nie, kolega nam tu jakieś spryty. Okej, okay, dobra. Jep. Kurde, giń. Dobrze. Co to jest? Laser, o! Weźmiemy sobie, chwileczkę, tylko coś zamienię, o! Ten syf zamienię. No i teraz to se poszczelamy z laserka porządnego. Chwileczkę, o! Leczenie jakieś dostałem. Dziękuję. Tylko idziemy dalej, idziemy dalej. Trzeba w końcu się stąd wydostać. Przetestujemy laser. Tak, tu już chyba byliśmy, nie? Nie, dobrze idę. Zarąbiście. Okej. Okay. Tylko ja nie chcę już znowu walczyć, mam już dość. Wiecznie te walki i co, i nic z tego nie ma, tylko same śmierci, zgony. I nie wiadomo co jeszcze. Jeb! Ahaha! Wow, wow, wow! A jak mu głowę ścięło. Dobrze ci tak. Czekaj, czekaj, czekaj. Poczujcie potęgę lasero. Chwileczkę. Chwileczkę, tam jeszcze widziałem innego typa, który chce podskakiwać, widzę. Kurde. Mało mu chyba. A jak go skroiło. Nie ma żartów. Teraz to dostaniecie taki wycisk. Się nie pozbieracie, koledzy. Okej. Co my tu mamy do pozbierania? Okej. Jep, dobrze. Zaraz nam się laser skończy. Ale naprawdę, broń skuteczna. I niezawodna. Co najważniejsze. Działa na każdego. Przydałoby się więcej ammo do takiego laseru. Tylko szkoda, że słaby jest. Powinien już na hita cisnąć. Taka broń. Jest. Czuję tu więcej wrogów. Dobra, jest wyjście na ulicę. Kurde, nie chcę strzelania. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 11 odcinka z Fira 2. Myślałem, że to już będzie koniec odcinka, ale się pomyliłem. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Trzymajcie się, na razie. Do następnego odcinka. Yo.